To będą bardzo ciekawe 4 lata w nowym parlamencie Sejmie już 9. kadencji. Ciekawych kilka nazwisk, mocno kolorowo też się pewnie zrobi. O tym, czego możemy się spodziewać, ale także o nazwiskach, które mogłyby w jakiś sposób obniżyć temperaturę sporu. Porozmawiamy w tej części programu, a może zapytamy po prostu, kto będzie palikotem nowego Sejmu, bo i takich chyba kandydatów kilkoro mamy. Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński, Marek Pyza, Tygodnik Sieci. Zanim panowie, dyskusja w studiu, to krótka próbka w wykonaniu nowych parlamentarzystów, bardzo często młodych, jeszcze nie do końca opierzonych. Przepraszam, czy możemy teraz zrobić przerwę? Chciałem dokończyć kawę, już się nagadaliśmy. Prezydium Sejmu? Zaraz wracam. Co to jest? Ilu jest posłów? Panie pośle, ilu jest posłów? Panie pośle, a konwent seniorów? Co to jest konwent seniorów? Panie pośle, możemy na chwilkę? A ilu jest posłów? Nie pamiętam, przepraszam. Ale tak spróbujmy zgadnąć może. Nie, przepraszam bardzo, jest... Wie pan, co to jest prezydium Sejmu? No, słyszałem, ale ja jest, słyszałem, czyli ale ja... kto zasiada w prezydium Sejmu? No to no, przede wszystkim marszałkowie, ale no pewnie prezes Rady Ministrów, ale ja nie jestem biurokratą. Nie, wicemarszałkowie. Wicemarszałkowie, ale ja nie jestem biurokratą, ja nie przywiązuję do tego wagi. Grupa osób, które są odpowiedzialne za organizowanie prac Sejmu, które są wybierane spośród przedstawicieli klubów. Jakie to są osoby konkretnie? W jakim sensie, jakie to są osoby? No, jakie funkcje pełnią w Sejmie? To są przedstawiciele klubów. Prowadzą. To są konkretne osoby? Tak, już mówię. To są szefowie klubów. Nie. No to nie wiem. No, wiedzy trochę brakowało. Dla równowagi trzeba też powiedzieć, że pani Dominika Chorosińska, wybrana z list Prawa i Sprawiedliwości, też miała problemy z liczbą posłów, z wiekiem, w którym można startować w wyborach prezydenckich, ale też dla drugiej równowagi Klaudia Jachira podobno w tej sądzie odpowiedziała bardzo dobrze na wszystkie pytania. Jaki będzie ten Sejm? No i czy rzeczywiście poseł musi wiedzieć, ilu ich tam będzie zasiadało w tych ławach? No nie, no dodajmy jeszcze, że stres, może pierwszy raz przed kamerą w tak ważnym programie występowali państwo posłowie. Poza tym to nie są biurokraci, to dobrze, że w Sejmie nie będziemy mieli biurokratów, ale ludzi, którzy będą walczyć o jak najlepszą legislację. To oczywiście było żałosne, to co oglądaliśmy, i to dotyczy kandydatów każdej partii. Wymieniłeś przedstawicielkę PiSu, mamy ich w innej równie, we wszystkich innych również. Ale ja się zastanawiam, czy tu jest o co kruszyć kopię znowu, bo jeśli sobie przypomnimy, nawet nie tę poprzednią kadencję, ale jeszcze wcześniejszą, pytamy dziś o palikota. No to menażeria, jaka się dostała do Sejmu w tamtym czasie, skłaniała tylko do załamania rąk. Ja przypomnę, że tam był człowiek, który siedział w więzieniu, regularny bandyta. Zapomniałem jego nazwisko, nie wiem. Był ksiądz, tak? Nie. Romanie Kotliński. To też, oni zapomniałem, Kotliński, tak jest. Przepraszam? Pękalski? To... O, tak, pan Pękalski. Wojciech, chyba, o ile się nie mylę, z Warmii. Tam był człowiek, który zajmował się zawodowo podrabianiem ciuchów, torebek i tak dalej, który dyskutował ze mną między innymi na jednej z komisji. Pan Dębski ci środkowy palec pokazać, Artur. Tam był Armand Ryfiński, pamiętamy taką postać dziś, zdaje się, taksówkarz, więc źle już było, dużo gorzej nie będzie. Oczywiście, że Klaudia Jachira ma gigantyczny potencjał, żeby zrobić cyrk z sali plenarnej, i wszystko wskazuje na to, że ona będzie szła tą ścieżką, ale ja bym nie lekceważył pana Brauna, wypisałem sobie kilka takich nazwisk, pana Śmiszka, pani Hartwich, ale też pana Tarczyńskiego, jego już dobrze znamy, myślę, że nie zluzuje, pani Szojring. No jego to akurat Parlament Europejski pewnie niebawem. Chociaż tam są perturbacje co do prawnej. Okay. Tak, tak jest, zgadza się, przepraszam. No i cała ta młodzież, Szczerba, Pomaska, Nitras, Zimoch, Joński z Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, która sprawia, że postulaty, które Klub Jagielloński stawia, są absolutnie niemożliwe do wykonania, bo jeśli wy się domagacie zwiększenia praw opozycji, żeby można było spokojnie prowadzić debaty sejmowe, żeby nie wyłączano głosu po 60 sekundach, żeby przedstawiciele kół mieli odpowiednią ilość czasu, no to ja sobie przypominam mnóstwo takich debat, które były w tej kadencji, w których no niestety trzeba było po tej dokładnie minucie robić ciach i następny, proszę, i następny, to, bo tam ludzie wchodzili bez żadnego trybu i opowiadali totalne głupoty. Jest ta pani Jachira, a nie pan Sonik na przykład? Obawiam się, że tak, tak.
No dlatego myśmy też w tym naszym pakcie zawarli taki punkt 9, który jest chyba najbardziej miękkim postulatem, który zawarliśmy, czyli to, że no, musimy sobie jakoś poradzić z wymaganiami wobec posłów i nie wystarczy zmienić regulaminu Sejmu, nie wystarczy szukać jakichś rozwiązań typu większe uprawnienia Komisji Etyki Poselskiej, zmiana kodeksu etyki poselskiej, bo teoretycznie to wszystko mamy, wiemy, że to nie działa. To będzie działało, jeżeli kluby, partie i koła zadeklarują, że jeżeli ktoś przekracza granicę dobrego zachowania, to po prostu spotka go również wewnętrzna sankcja. I to jest bardzo potrzebne, że wszystkie ugrupowania powinny zadeklarować: tak, chcemy więcej powagi w tym parlamencie, takich parlamentarzystów wybrali Polacy z naszych list, zasadniczo wpuściliśmy ich na listy, mamy co do nich mandat zaufania, ale jeżeli rzeczywiście będą przekraczali takie zasady dobrego zachowania, to jakaś kara ich spotka. Niech ona będzie nawet symboliczna, niech to będzie jakaś, nie wiem, miesięczne zawieszenie w prawach członka klubu. No mieliśmy takie historie w dużo mniej budzących prawdziwe wątpliwości moralne sytuacjach w historii polskiego parlamentaryzmu. Gdyby taki sygnał został wysłany, myślę, że mogłoby to wyglądać trochę lepiej. Ja też uważam, że takie przepytywanki jak te, które widzieliśmy, no to jest naprawdę, myślę, że większość z tych osób jest bardzo zestresowana i myślę, że wiele osób na różne pytania teoretycznie ze swojej branży w stresującej sytuacji mogłoby mieć problem, żeby odpowiedzieć. Myślę, że wśród ktoś tych na Twitterze, polityków, przepraszam, zaproponował, żeby dziennikarzy tak przepytywać sprawa prasowego. Dokładnie bardzo tak. Więc ja tutaj zawsze tak jestem na takie wpadki, nawet Ryszarda Petru czasem broniłem, że jakby no okej, okay, no po prostu no, ludzie niektórzy mają taką tendencję do przekręcania różnych rzeczy i to nie zawsze znaczy, że ktoś kompletnie nie wie, o czym mówi. Myślę, że w gronie tych parlamentarzystów, nawet tych, których widzieliśmy w tej sądzie, są tacy, których jednak, którzy mimo wszystko odznaczą się w pewien sposób pozytywny. To znaczy, czy pani Gosek Popiołek, czy pan Franciszek Starczewski, jeśli się nie mylę, z Poznania, czy nawet Konrad Berkowicz, ci młodzi przedstawiciele Konfederacji. Pani Myślę, Bieja, że to są takie, osoby, które mają wieloletnie przygotowanie do kariery politycznej. To znaczy, to są ludzie, którzy pracowali w instytucjach pozarządowych, które robiły karierę naukową, które od wielu lat angażowały się w taki sposób idealistyczny w życie publiczne. I myślę, że one mogą wnieść do tego parlamentu trochę całkiem ciekawego kolorytu. I myślę, że dobrze, że one się znalazły. A to, że tutaj w tym pierwszym stresującym wystąpieniu tak się zaprezentowały, myślę, że to można trochę... Można to potraktować jako chrzest bojowy. Dużo ważniejsze tak naprawdę od tego, czy pamiętają, ilu jest parlamentarzystów, będzie to, czy w sytuacji, która naprawdę wymaga najzwyczajniej w świecie kultury osobistej i takiego zachowania godnego parlamentarzysty, będą potrafili się zachować w sposób odpowiedni. Bo wydaje mi się, że dużo większy problem mamy nawet czasami ze znakomicie przygotowanymi merytorycznie politykami, którym niestety, ale którzy nie panują nad swoimi nerwami, czy tak bardzo chcą zaistnieć w mediach, memach i rzeczywistości internetowej, że są gotowi zrobić absolutnie wszystko po to, żeby było o nich głośno. Więc szczerze mówiąc, do tego drugiego obawiałbym się dużo bardziej niż tej niewiedzy, bo ją się zdobywa. To też tak jest, że no, kto czasem śledzi takie komisyjne czy kuluarowe działania w parlamencie, no to widać, jak bardzo politycy, których można zupełnie nie lubić, ale którzy są doświadczonymi parlamentarzystami, działają w zupełnie inny sposób niż ci, którzy są pierwszy raz, bo po prostu pamiętają też trochę inną kulturę parlamentarną, pamiętają to, jak pomiędzy różnymi klubami, partiami dochodziło do jakichś negocjacji na poziomie merytorycznym. No to jest dzisiaj coraz rzadsze i czasami ci starzy posłowie, bardziej doświadczeni posłowie rzeczywiście prezentują trochę inny styl sprawowania mandatu, bo to po prostu wynika z doświadczenia. Więc... Marku, świeża krew w Sejmie, nadzieja czy więcej obaw niż... szans. No tak ambiwalentnie bym do tego podszedł, bo znowu mógłbym wymienić tych kilka nazwisk i znów wrócimy do pani Jachiry, która dowodzi, że świeża krew nie powinna być absolutnie dopuszczana, trzeba by postawić wielką tamę. No ale jestem dobrej myśli, że zwłaszcza jeśli chodzi o Lewica, zwłaszcza partię Razem, że tam się pojawią młodzi ludzie, którzy naprawdę po coś do tego Sejmu przychodzą. Nie po to, żeby zabierać władzę PiS-owi, tylko po to, żeby zrobić coś dla ludzi, po prostu. Mimo że Lewica to nie jest moja bajka. Ale jeśli ja mogę jeszcze ci trochę popsuć scenariusz i wrócić na moment do paktu, nie po to, żeby go krytykować, bo generalny jeden z ważniejszych wniosków, jaki się wysuwa z tego paktu, jest taki, że trzeba wrócić do kontroli parlamentu nad działaniami rządu, bo ona w poprzedniej kadencji była po prostu fikcyjna. Czasem to było nieuniknione, żeby cokolwiek zrobić, ale czasem no to fikcyjne były wręcz całe instytucje, jak Komisja do Spraw Służb Specjalnych. Klub Jagielloński proponuje, aby wrócić do rotacyjnego przewodnictwa w tej komisji. W tym roku, w tej kadencji mieliśmy zawsze przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. A teraz mam pytanie, taki test zrobimy. Kto jest w tej chwili, no już odchodzą
siedzącym szefem komisji do spraw spółek. No właśnie, sytuacja była taka, że ja właśnie nie pamiętam nazwiska tego, nie pamiętam nazwiska tego przewodniczącego. Waldemar Andzel. Wiem, że pan Waldemar Andzel został niedawno przewodniczącym i właśnie wtedy Paweł Kukiz proponował, żeby przewodniczącym został Marek Biernacki ze względu na większe doświadczenie w tym obszarze, no i później zrezygnował w ogóle z członkostwa we władzach Komisji Służb Specjalnych, więc mieliśmy w ogóle poza tym, że brak rotacyjnego przewodnictwa, to mieliśmy pierwszy raz w historii III RP taką sytuację, gdzie przedstawicieli opozycji nie było w ogóle w prezydium tej komisji, ale rzeczywiście to jest dokładnie taka sytuacja, w której ja nie pamiętałem nazwiska pana posła. Nie pamiętałem nazwiska pana posła, choć powinienem je pamiętać. Bo to jest człowiek odpowiedzialny za dyscyplinę w klubie, bardzo bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, od niego wiele zależy w Prawie i Sprawiedliwości parlamentarnym, natomiast fakt, że on został szefem speckomisji, no pokazuje, jakie znaczenie miała ta komisja. Ona kompletnie nie miała narzędzi i pewnie nie będzie miała, podejrzewam, że nie zmienią się jej kompetencje w kolejnej kadencji, do tego, żeby kontrolować, naprawdę kontrolować to, co się dzieje w służbach specjalnych, a taka kontrola ze strony parlamentu by się przydała, bo chyba nie ma w Polsce żadnego innego ciała, no może poza prokuraturą, która, że tak powiem, jest krótsza od samych służb, żeby badać, czy naprawdę one wykonują swoją robotę należycie. Tylko jak to zrobić, żeby te sejmowe komisje miały jakiekolwiek znaczenie? No tutaj mechanizmów jest całkiem sporo. No tutaj mamy na przykład to był wieloletni zwyczaj, że przewodnictwo tej akurat komisji było rotacyjne, ale no to są czasami bardzo proste kwestie, takie jak to, żeby w takich zupełnie prozaicznych kwestiach, jak to, że na przykład mniejszość komisyjna zgłasza uwagi takie formalne, techniczne, organizacyjne, terminowe dotyczące posiedzeń komisji, żeby one były wysłuchiwane, po to, żeby opozycja po prostu mogła fizycznie brać udział w posiedzeniach. To będzie bardzo też istotne w Senacie, tak, gdzie jednak parlamentarzystów jest mniej i tamte nakładanie się terminów bywa często większym wyzwaniem. To wreszcie jest też taki postulat, który z kolei nie w tym pakiecie pierwszym z 2010 roku, ale rok później zgłaszało Prawo i Sprawiedliwość w kolejnej propozycji zmian w regulaminie Sejmu, czyli propozycja tego, żeby mniejszość komisji, 1/3 członków komisji, mogła organizować wysłuchanie publiczne w przypadku takich projektów, które budzą duże zainteresowanie opinii publicznej i powinno się w taki sposób bardziej przejrzysty, z możliwością wykorzystania, wysłuchania różnych stron, przeprowadzić te prace. No, mówię, w ten postulat... PiS szedł w poprzedniej kadencji, wprowadzając projekt obywatelski pod obrady, kierując je do kolejnego czytania. To jest ten element paktu demokratycznego, jakiejś absurdalnej zadymy w parlamencie który został zrealizowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Lepiej zaczęto traktować te projekty obywatelskie, nie trafiały do zamrażarki. Dobrze, że to się stało, natomiast znowu PiS no niestety, ale obrywa za to potwornie, również głosując za takimi projektami w pierwszym czytaniu, które pewnie poparte przez Prawo i Sprawiedliwość ostatecznie nie zostaną, no ale właściwie wszyscy się tego domagali w czasach rządów Platformy Obywatelskiej. Mianownikiem tych propozycji i tego, o czym rozmawiamy, o tych dobrych zwyczajach, jest po prostu jakaś forma dobrej woli i przekonania, że no nie zawsze się będzie rządziło, bo oczywiście Prawo i Sprawiedliwość w tej kadencji ma swoje grzechy na koncie, jeśli chodzi o prowadzenie obrad w Sejmie, komisji i tak dalej, no ale jeśli patrzymy na Radę Warszawy na przykład w stolicy pod przewodnictwem Platformy Obywatelskiej, koalicji i pana prezydenta Trzaskowskiego, to to jest lustrzane odbicie. Opozycja marginalizowana, po 30 sekundach wyłączone mikrofony, nie ma dyskusji, do domu, dziękuję, dobra. No ale przecież rządzi się tak, rządzi się po to, żeby władzę nie oddać. No właśnie. Jeśli to jest celem, to nie mamy przestrzeni do takich rozważań. Ja właśnie bardzo liczę na to, że zobaczą w obu izbach parlamentarzyści obu wielkich ugrupowań, obu wielkich bloków, że to nie ma sensu. To znaczy, że można by pracować dużo bardziej sensownie, a jeżeli pójdziemy w stronę takiej permanentnej wojny dwóch izb, obstrukcji zamiast sensownego działania, to wszyscy będą mieli dosyć i... Tylko jak politycy Prawa i Sprawiedliwości, trochę stanę w ich obronie teraz, mają zaufać politykom Platformy po historii z tak zwanym puczem, po historiach z okupowaniem Mównicy i przeróżnymi historiami z tych ostatnich 4 lat? No tak, tylko że cały szereg tych postulatów to są rzeczy, które nie będą miały zastosowania, jakby w takich sytuacjach mają zastosowanie inne przepisy, inne procedury, wiadomo jakie rozwiązywać, natomiast to co postulujemy, to co jest przede wszystkim to, co jest z tymi zmianami w regulaminie Sejmu zapożyczonymi z propozycji Prawa i Sprawiedliwości, to są właśnie takie postulaty, które po prostu trochę zmieniają kształt tej debaty, wręcz one powinny w naturalny sposób sprawić, że temperatura na sali sejmowej będzie dużo niższa, będzie spokojniejsza, tak, no jeżeli opozycja będzie miała to swoje okienko przepytywania, będzie wiadomo, ile ono trwa, że trzeba na te pytania odpowiadać, jeżeli będzie wiadomo, że każdy z klubów może wprowadzić swój punkt pod obrady, no
to tak naprawdę to są mechanizmy, które sprawiają, że no, dużo mniejsza będzie pokusa do tego, żeby zachowywać się w sposób niepoważny i bardziej przypominający cyrk niż dobre, piękne teorie mogą się przełożyć choćby na część praktyki, twoim zdaniem? Marne szanse widzę w nadchodzącej kadencji, bo nie sądzę, żeby przynajmniej pod tym przywództwem, a też nic nie wskazuje na to, żeby to przywództwo miało się zmienić, Grzegorza Schetyny jako lidera głównej partii opozycyjnej, żeby tam miała nastąpić jakaś refleksja, nawet dobra dla nich, bo to byłoby dobre dla nich, gdyby oni z tej totalności zrezygnowali, bo ona ich prowadzi na manowce i widać to we wszystkich kolejnych wyborach. Niestety sądzę, że to się nie zmieni, więc nawet jeśli będziemy mieli dużo swobodnego czasu dla polityków opozycji, to oni zrobią z tego fars. Marek Pyza, Tygodnik Sieci, Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński. Dziękuję Marcin bardzo. Kijowek, Telewizja w Polsce.pl. Za moment kolejne, nie mniej ciekawe i gorące pytania naszej stacji. Zostańcie państwo z Telewizją w Polsce.pl. Wracamy za kilka minut.